Jak być prawdziwym mężczyzną? To fundamentalnie ważne pytanie, na które każdy mężczyzna powinien sobie odpowiedzieć. Myślę, że dzisiaj chyba najważniejsze jest zerwanie z fałszywymi wzorcami męskości. Świat nam podpowiada fałszywe wzorce męskości, typu tam, nie wiem, Piotruś Pan, Playboy, chłopczyk narcystycznie wpatrzony w siebie, taki, prawda, laluś, szeryf, macho, różne takie wizje, które z prawdziwą męskością niewiele mają wspólnego, są raczej karykaturami męskości. A więc oderwać się od tych fałszywych wizji. Oderwać również od wizji indywidualizmu, że ja jako facet mogę się bawić całe życie bez odpowiedzialności. Kobiety owszem, ale do zabawy, żadną się nie zwiążę, będę wolny jak ptaszek, będę szczęśliwy. Nie, to jest niedojrzała wizja, która na pewno do szczęścia żadnego mężczyzny nie doprowadzi. Da mu jakąś tam sumę przyjemności, ale do szczęścia nie doprowadzi. A więc trzeba odnaleźć prawdziwą wizję męskości i za nią pójść. Część dostaliśmy z domu za darmo, a resztę musimy po prostu w trudzie dopracować, czyli podjąć trud samowychowania. Czy my mamy taką gotową wizję męskości? Tak, mamy. Zostawił nam ją Jan Paweł II w Adhortatio Familiaris Consortio. To jest 1980 rok, 81 listopad. Minęło już wiele, wiele lat od tego czasu i dotychczas jakbyśmy jej nie znali. A o czym on mówi? O czterech funkcjach, które ma wypełnić prawdziwy mężczyzna. Słowo wstępne jest takie, że mężczyzna ma zapewnić. Mowa o mężczyźnie w rodzinie, ale to jest najpowszechniejsze powołanie mężczyzny. Można to łatwo przenieść na kapłana również, z leciutką modyfikacją. A więc jest odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny. Co to znaczy? Ma pilnować, by wszyscy rozwijali się ku pełni człowieczeństwa, mówiąc otwartym tekstem, ku świętości. To jest odpowiedzialność mężczyzny. I poprzez co ma tą odpowiedzialność sprawować? Cztery punkty. Pierwszy, odpowiedzialność za życie poczęte. Tak, sfera seksualności to jest ten odpowiedzialności męskiej. Jeżeli mężczyzna z tego ucieknie, nie jest mężczyzną, jest tchórzem, jest przegrany. Aborcja, wielu mówi, to jest tragedia kobiety, czy tragedia dziecka. Największą tragedią, czy największym przegranym aborcją jest mężczyzna, który nie obronił własnego dziecka. Więc odpowiedzialność w dziedzinie seksualnej to jest pierwsze pole odpowiedzialności męskiej. Drugie pole to jest wspólne z żoną wychowanie. Udział w wychowaniu, wielu mężczyzn się zwalnia z wychowania. Nie wolno tego robić. Wiele żon zwalnia mężów z wychowania. Ty zarabiasz, ja wychowuję dzieci. Nie. Ma mężczyzna swój udział w wychowaniu, którego mu nie wolno zrezygnować, bo krzywdzi dzieci. Trzeci teren to jest praca zawodowa. Zapewnienie bytu rodzinie, ale praca, która jest podporządkowana rodzinie, a nie praca dla pracy, a nie praca niszcząca rodzinę, bo i takie są prace przecież, prawda? I wreszcie czwarta, przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Tak, dzieci patrząc na ojca budują sobie obraz Boga. I nie zmienimy tego. Jeżeli tata jest nieprzyzwoity, to dziecko odrzuci Boga, bo ma karykaturę Boga, nieprzyzwoitego Boga ma w sercu. I takiego dorastając odrzuci. Czyli te cztery proste funkcje, każdy mężczyzna jest w stanie, powinien być w stanie ocenić, na ile mu brakuje w tych czterech wymiarach. Odpowiedzialność za życie poczęte, udział w wychowaniu, praca i przykłady dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Jeżeli dorośnie w dostatecznym stopniu na tych czterech poziomach, to będzie prawdziwym mężczyzną i wtedy ma szansę na pełnię szczęścia. W kolejnym filmie. Jak być prawdziwą kobietą? To pytanie oczywiście lepiej by było skierować do kobiety, choć zdanie mężczyzny jest tutaj nie bez znaczenia, jest ważne. Dla mnie być prawdziwą kobietą, to znaczy być szczęśliwą kobietą. I najbardziej, co przeszkadza dzisiaj kobietom w szczęściu, to są fałszywe wizje szczęścia kobiecego.